niech żyje król. Niech żyje król. Witajcie przyjaciele, jestem tutaj z Olą. Do tej pory w ogóle nie widziałaś. Tak, dokładnie. Od urodzenia widziałaś tylko ciemność, nic tam nie widziałaś, tak? No. Okej. Okay. I tutaj pierwszy raz zaczęłaś widzieć słońce. Tak. Niech żyje król. Niech żyje. Najpierw tutaj przyszłaś, nie widziałaś, potem zobaczyłaś słońce, a teraz widzisz jej włosy, tak? Czy chcesz widzieć zupełnie? Tak. Dzisiaj się spotkaliśmy. Ola po raz drugi przyszła do nas dzisiaj na nabożeństwo. Tak. Ola, tydzień temu się modliliśmy i była poprawa wzroku, w sensie, że do tej pory w ogóle nie widziałaś. Tak, dokładnie. A po ostatniej modlitwie zaczęłaś widzieć. Okej, okay. I my się dalej modliliśmy i zaczęłaś widzieć później moje włosy, tak? Tak. To jest niesamowite. I jeszcze dodatkowo oddałaś życie Jezusowi Chrystusowi, tak? Oczywiście. Poczułaś coś? Poczułam wielką radość, że i taką siłę na poszukiwania pracy, bo aktualnie tego szukam pracy. Okej. W ogóle taką wewnętrzną siłę i właśnie taką radość, że tak naprawdę Bóg jest za mną cały czas i że na pewno kiedyś razem z Panem Bogiem tą pracę znajdę. Super! No co widzicie teraz, co robią ci ludzie? Uwalniają Bożą moc kobietę. Tomek Dorożała i Wasia Rosłaniec oraz wszyscy inni ludzie, którzy się z nimi modlą za kobietę, są ludźmi, którzy osobiście poznali Jezusa i uwalniają Bożą moc. Dzięki temu ta kobieta jest uzdrawiana przez moc Świętego Ducha. Jeśli jesteś narodzonym z Bożego Ducha człowiekiem, to pies niech przykład. A jeśli jesteś chory lub zniewolony, skontaktuj się z nami. Jesteśmy jedyną w tym kraju realnie funkcjonującą federacją apostolską. Nazywa się Opus Boży. Znajdź nas. Aleluja. A po ostatniej modlitwie zaczęłaś widzieć, powiedz mi, w tym tygodniu, jak to się objawiało? Nie obijałam się o suszarkę. Okay. O różne inne rzeczy się nie obijałam. Nawet w lodówce różne rzeczy mniej więcej widziałam, że jak coś jest pokrojone na prosterki, to że to jest wędlina, a że to nie jest pokrojone na swojej twarzy. Czy chcesz widzieć zupełnie? Tak. Powiedz, Panie Boże, będę widziała. Panie Boże, będę widziała. Przez Twoje imię Jezus. Przez Twoje imię Jezus. Wyrzekam się ślepoty. Wyrzekam się ślepoty. Przyjmuję Twoją moc. Przyjmuję Twoją moc. Olunia, to chciałam powiedzieć, chwała Panu Jezusowi, tak? Tak, dokładnie, chwała Panu. Polecasz? Polecam. Przychodzenie polecam na te nabożeństwa? Tak, oczywiście. Super. Kochani, zapraszamy Was na nasze nabożeństwa w Kościele Mocy. Tak, dokładnie. Jeszcze chciałam dodać, że pomimo tego, że ja zazwyczaj chodzę z białą laską, teraz nie chodziłabym tak szybko jak teraz. Chodzę wow. Tak pewnie, że no, wow. Super. I widziałam dzisiaj stopień w autobusie, wchodziło. Super. Okej. Okay. Widziałaś kiedyś swoje paznokcie przed tym? Nie. Przed tym nie widziałaś? Nie. Zawsze tylko dotykiem. To jest... Widzę nawet, że tutaj jest taka skórka. O. Widzisz teraz, widzę, tak? No, tu jest taka skórka. Jest taka że dostrzegasz szorstka. Tutaj szczegóły nagle, tak? No. To jest cud, kochani. To jest cud, tak? Bardzo dużo. Potwierdzasz to? Tak, oczywiście. Nawet kawałek się przeszłam bez laski. No ja właśnie widziałam cię, że chodziłaś bez laski. I powiem szczerze, duże jest to, fajne to jest uczucie, tak, że nagle widzisz i chodzisz bez laski. Ale tak naprawdę przecież od tego wszystkiego na nowo przyzwyczaić. Tak. Jestem naprawdę szczęśliwa. Tak. I jeszcze masz inne świadectwo, że w przeciągu tygodnia spełniło się twoje marzenie. Tak, dokładnie. Dostałam pracę, którą sobie wymarzyłam. Okej.
jestem przewodnikiem muzealnym w Łodzi. Wow, super. Super, gratulacje. Także bardzo się z tego cieszę, z tego, co się w moim życiu teraz zadziało. Kochani, zachęcamy Was do wizyty do Kościoła Mocy. Tutaj można doświadczyć znaków i cudów Jezusa Chrystusa. Dokładnie. I przede wszystkim nie bójcie się. Bóg mój, co mam zrobić?